Bo chyba, że zrobiłem sobie coś takiego. Spoko, nie będę robił czegoś takiego. Chodzi o pokazanie kamerki napierdolonego skowronka. Jeżeli on myśli, że od niego podpieprzam pomysł, to nie. Ale spoko, mogę to wyłączyć, jeżeli ma problem. Ale gościu, masz do mnie problem? Powiedz mi to. Jestem jutro w Toruniu, obiecuję ci. Masz do mnie problem? Powiedz mi to. Masz problem, że ja ci zajebałem kontent pokazywania kamerki, jak mój skowronek sobie kurwa śpi? Masz ten problem? Jadę ci wpierdolić. Nie ma cześć, kurwa, wyjdź stamtąd. Masz problem, że kurwa pokazuje kamerkę najebanego kanarka? Masz problem z moim kanarkiem? Przyjechałem pierdolę 150 km, żeby ci wpierdolić. I ci ludzie mają fanbase po kurwa 400 tysięcy osób, które mają w średnim wieku 11 lat. To jest tak samo, jak ja bym powiedział Arkulowi. Ty kurwa, grasz tym Teemo z Ignite'em? Znaczy, Arkulowi by mówi, ja bym powiedział, Arkulowi, grasz tym z Teemo, czy ja gram sobie, Arkulowi przytomnił, Arkulowi się przypierdolił, że gram Władimirem z Ignite'em na topie. A wie, masz do mnie kurwa problem, że grasz z Władimirem na topie? Masz do mnie kurwa, jadysz do tego bełcza górnego kurwa, wyjdź z tej kurwa nory, z tej kanciapy, porozmawiamy normalnie. Taki cwaniak jesteś? Kania, kozaku. Ty co ty sobie kurwa wyobrażasz, że tu będziesz na mnie wjeżdżał z tą mordą, ty kaszczanie? Dawaj, adres zostawimy się przed lokalem w cztery oczy na sole, jak facecie i pierdolisz kacoboły przed kamerką gościu. Dokładnie tak, ale czekajcie, najlepszy komentarz. O, typ! Moim zdaniem to zachował się jak człowiek, a nie pizda, co siedzi za ekranem i kozaka struga. Teraz każdy po meduzie jedzie, bo co? Chciał mu dojebać? Morda nie szklanka nie pęknie, co do dzisiejszej młodzieży to trudno odróżnić czas, czy na ulicy idzie chłopak, czy dziewczyna. Sztos.